dobry, proszę Państwa. Dzisiejszy odcinek rozpoczynamy na bazarze, dokładnie na hali Mirowskiej, ponieważ musimy zrobić zakupy do dzisiejszego odcinka, w którym będziemy sobie gotować. Zaopatrzyliśmy się w taką przenośną kuchnię, którą będziemy mogli rozstawiać zupełnie wszędzie. Na pewno musimy kupić świeże pieczywo, warzywa oraz miód i jajka. Zapraszam. W ogóle z tego wszystkiego się zestresowałem, prawie nie kupiłem pomidorów i nie powiedziałem Wam, co będziemy dzisiaj robić. Dzisiaj przyrządzimy dwa moje ulubione śniadania. Szakszukę, czyli śniadanie, które robię dosyć często i uważam, że robię je bardzo dobrze. A drugie śniadanie przygotujemy sobie jajka po turecku, czyli śniadanie, którego nigdy nie robiłem sam osobiście, ale lubię je bardzo jeść i uważam, że kilka osób zaserwowało mi naprawdę pyszne jajka po turecku. No i spróbuję to po prostu dzisiaj odzwierciedlić. Zobaczymy, jak będzie, zobaczymy, czy temu wybrednemu gościowi coś mu to posmakuje, tak? Musimy jeszcze zakupić jajka, najlepiej wiejskie, duże, no i oczywiście miód. Do czego miód, to Wam pokażemy za chwilę. Zostawcie suba na tym kanale, jeśli chcecie nie przegapić kolejnych odcinków, będzie mi bardzo miło. Kończymy zakupy i widzimy się już na miejscu. Dzień dobry, proszę Państwa, ja jestem Wojek i witam w mojej kuchni. Dzisiaj przyrządzimy sobie pyszną szakszukę, ale też spróbujemy przyrządzić jajka po turecku, których nigdy nie przygotowywałem. Mam nadzieję, że sobie poradzę. Mam nadzieję, że będą smakowały otoż temu gagatkowi. W pierwszej kolejności musimy przygotować sobie warzywa. Zaczniemy od szakszuki. Muszę się przyznać, raz w życiu robiłem tylko szakszukę ze świeżych pomidorów i dzisiaj właśnie sobie taką przyrządzimy. Wszyscy idą na łatwiznę, głównie robią z gotowych pomidorów, otwierają tylko puszkę, wlewają na patelnię. My musimy sami przygotować sobie najpierw te pomidory, dlatego zagotujemy wodę, żeby sparzyć sobie pomidory, bo musimy obrać je ze skórki, później je pociachać, ale w międzyczasie też pokroję cebulę, przygotuję czosnek, no i to będzie nasza baza startowa do szakszuki. Także zacznijmy, wstawię wodę, mam nadzieję, że wszystko tutaj działa. To się pali? Ogień się pali! Dobra, nastawiamy wodę, potrzebujemy wrzątku do sparzenia pomidorów, a my w międzyczasie weźmy sobie cebulkę. Ja najczęściej korzystam z czerwonej cebuli do robienia szakszuki, ponieważ uważam, że jest ona akurat w tym daniu smaczniejsza niż normalnie. Obieramy klasycznie. Zazwyczaj jak przygotowuję szakszukę, to z jednej cebuli, a ząbków czosnku wedle uznania. Zazwyczaj 2-3 są wystarczające, też w zależności od ich wielkości, ale myślę, że czosnku nigdy za mało, więc możecie śmiało go dawać ile chcecie. Ogólnie jest tak, różne są przepisy, różnie też nauczyli Was rodzice, znajomi i tak dalej. Każdy ma swój wyćwiczony sposób. Moja szakszuka jest pikantno-słodka, dlatego uważam, że jest wybitna. Nigdzie, szczerze mówiąc, takiej w żadnym lokalu nie miałem okazji zjeść. Niektórzy czosnek przeciskają przez praskę, my go będziemy po prostu kroić. Fajnie, jak te kawałki nam się w daniu pojawiają. Po smażeniu on i tak zmięknie. Sposób krojenia cebuli zupełnie dowolny. Ja cebulę tylko kroję na pół i później już w takie półksiężyce. Mamy pokrojoną cebulę oraz czosnek. Gotuje nam się woda. Musimy sparzyć nasze pomidory, żeby obrać je ze skóry. Wrzucamy do miski. Pyk. Dobra. Lecimy z wodą. Opa. Pomidory nie są do końca zakryte, ale ja mogę sobie je przecież obracać. I one tak samo tutaj będą zanurzone w tym samym czasie, w tym wrzątku. A my użyjemy dwa pomidory, nie wiem, czy to jest odpowiednia ilość, ale poprosiłem 2 kilo pomidorów i dostałem 4 pomidory, czyli 2 pomidory to prawdopodobnie kilogram. W zupełności nam wystarczy. W międzyczasie, kiedy nam się parzą tutaj pomidory, wstawmy sobie już gaz pod patelnią i nagrzejmy patelnię. Mamy masełko? Dziękuję Pan. No, temperatura jest taka, że masełko jest, wiecie, w jakiej konsystencji. Wiem, że dużo osób twierdzi, nie smażymy na tym, nie smażymy na tamtym, ale jeśli coś jest smaczne i można, to czemu nie? Ja ogólnie wszystko smażę na maśle, bo jest po prostu smaczniej niż na oleju.
Masło mamy rozpuszczone, więc wrzucamy cebulę pokrojoną. Najważniejsze jest to, żeby z tą cebulą trafić w punkt, ponieważ ona musi być delikatnie zeszklona. Nie mówiłem wam o papryce. No dobra, muszę się przyznać. Zapomniałem kupić papryki, ale wychodzi na dobre, ponieważ ja bardzo rzadko jem szakszukę z papryką. Wiem, powiecie, jak to? To główny składnik szakszuki, papryka. Dla mnie wystarcza cebula i czosnek. Też książulek nie za bardzo przepada za papryką, boli go brzuszek, więc wychodzi na dobre, ale przyznam się bez bicia, zapomniałem po prostu o tej papryce. Dobrze, proszę państwa, mamy delikatnie przyrumienioną cebulkę, dlatego w następnym kroku należy dorzucić pociachany czosnek. Czosnek może być przeciśnięty przez praskę, może być pokrojony, może być też ząbek czosnku, jak tylko wolicie. To już jest wasz komfort jedzenia. Ja wolę właśnie taki pokrojony, ponieważ gdzieś tam delikatnie jak trafimy ten czosneczek, to jest aż miło. Wrzucamy. No i teraz dosłownie chwila. Pamiętajcie o tym, żeby nie przegiąć z temperaturą przy czosnku, ponieważ jeśli go spalicie, będzie gorzki i całe danie niestety nie będzie smakowało tak, jak zaplanowaliście. W międzyczasie, kiedy smaży nam się cebula z czosnkiem, my obierzemy sobie pomidory. Zobaczcie, jak fajnie schodzi skórka. No i kiedy mamy już obrane nasze pomidory, jeśli robicie ze świeżych pomidorów, no to możecie albo je pokroić nożem, albo rozdziabdziać w dowolny sposób. Ja proponuję zachować tą strukturę pomidora przez po prostu rozmemłanie tego widelcem. Tak wygląda moja pulpa pomidorowa, proszę państwa. No i teraz musimy dodać ją na patelnię. W tym momencie możemy delikatnie zwiększyć nasz gaz. No i dodajemy pomidorów. Ja rzeczywiście widzę, że tych pomidorów będziemy mieli tutaj delikatnie za dużo, no ale to nic. Tak się to prezentuje na patelni. Najważniejsze, aby teraz powoli odparować te pomidory. Musi zrobić nam się z tego taka gęsta konsystencja. No i najważniejsze, żeby to mieszać. Często mieszamy, żeby nam się nie przypaliło. W momencie, kiedy widzimy, że już nam tutaj bulgoczą te pomidory, możemy je odpowiednio przyprawić. Ja dodaję świeżo mielony pieprz, świeżo mieloną sól oraz, proszę państwa, jeden z ważniejszych składników, chili. Chili sypiemy na oko, ile lubimy. No, nie sypałbym na początek więcej niż pół łyżeczki. W momencie, kiedy nam się to bardziej zredukuje, dodamy sobie miód. W naszym przypadku miód akacjowy. Pan taki polecił, chciałem miód leisty, jasny. Niestety okazało się w międzyczasie, że jeden palnik nam w kuchence nie działa, także musimy oddzielnie przygotować sobie jajka w koszulkach, które wykorzystamy do jajek po turecku. Mamy tutaj, proszę państwa, jogurt typu greckiego. Mamy tutaj czosnek, który został wcześniej sprasowany. Tutaj akurat im drobniejsza forma tego czosnku, tym lepiej. Dodajemy to, proszę państwa, do jogurtu. Dodatkowo sypiemy świeżo mielony pieprz, świeżo mielona sól i mieszamy. Musi powstać z tego taka jednolita konsystencja. Tutaj chodzi o to, żeby stworzyć taki smaczny jogurt typu greckiego z czosnkiem. Taki jogurt czosnkowy po prostu. Im gęstszy jogurt weźmiecie, tym tak naprawdę lepiej. Koper jest dodatkiem opcjonalnym i albo teraz możecie go dodać do jogurtu, albo później posypać. Ja wolę posypać później, bo dodatkowo będzie to jako ozdoba. Zielony dodatek na wierzchu, elegancko. Dobra, mamy gotowy jogurt. No i teraz, proszę państwa, najważniejsze tak naprawdę. Czy uda nam się zrobić jajka w koszulkach? Nie wiem, ale się dowiem. Do miseczki wbijamy, proszę państwa, dwa jajka. Najważniejsze jest to, żeby nie rozlało nam się żółtko. W momencie, kiedy mamy już jajka wbite w miseczkę, no bo tak jest najłatwiej, musimy dodać trochę octu, około łyżki octu. Ocet zamyka nam dodatkowo białko i pozwala nam zrobić jajko w koszulce. Dodajemy też troszkę do wody, nie bójcie się, ten smak octu nie przesiąknie do jajek, więc jak najbardziej polecam użyć i tu, i tutaj. Wiele poradników mówi, żeby jeszcze w garze zakręcić sobie wira. Nie do końca jest to prawdą, to taki troszkę bullshit podobno, no ale zobaczymy. Ja chyba w życiu raz tak naprawdę próbowałem, ale to chyba nie wyszło, tak chciałem zobaczyć, czy mi wyjdzie. Nie wyszło, także dzisiaj pierwszy raz na antenie dla was robimy jajka w koszulkach. I po prostu wrzucamy to z niskiej wysokości. Mamy lekki problem przez to, że mamy tylko jeden gaz, dlatego wydawka nie będzie taka sprawna. Ale proszę państwa, przechodzimy do rzeczy. Wydanie jajek po turecku. Bierzemy sobie ten jogurt wcześniej przygotowany i nakładamy na talerz. Ładnie rozcieramy, to już forma podania wedle uznania. No i tutaj musimy wyłowić nasze jajka. Polecam używać sitka, dobrze odcedzić. Opa, dobra, tu nam już płynie. Popłynęło nam niestety żółtko,
to nic. Jako jeden z dodatków do takiego jajka po turecku musimy przygotować palone masło. Kiedy patelnia będzie ciepła, no w naszym przypadku wlewamy masło, ponieważ jest tak gorąco, że już się roztopiło. No i tutaj są dwie szkoły. Albo używamy płatków chili, dodając do masła, albo papryki mielonej, wędzonej. Ja wolę płatki chili, ponieważ nie za bardzo przepadam za tą wersją papryki wędzonej. No i tutaj stopień jakby palenia masła możecie chyba sobie sami określić. Nie wiem, nigdy nie robiłem palonego masła. No i też te płatki chili nadają takiego fajnego koloru. Ja bym jeszcze delikatnie to podtrzymał. Jeszcze sekundkę. Czuję aromat palonego masła, więc ewidentnie to jest ten moment. Strasznie nam się spieniło, prawdopodobnie powinniśmy zdjąć tą pianę. Ale to nasza kuchnia, nasze przepisy robimy jak chcemy, tak? Lejemy, proszę Państwa, nasze palone masło na wcześniej zaserwowany jogurt z jajkami. No i opcjonalnie możecie użyć szczypiorku, ja akurat użyję koperku. I tak oto prezentują się jajka po turecku w moim wydaniu. Jako że nie działa nam kuchenka i trochę pokrzyżowała nam plany, musimy wszystko po kolei robić, a miałem plan wydać oba śniadania naraz. Teraz, proszę Państwa, należy wbić do naszej zredukowanej masy pomidorowej jajka. Musimy też jajka wbijać na tyle ostrożnie, żeby nam się żółtko nie rozwaliło. Czy nam się to powiedzie? Powiodło się. To należy jeszcze zasypać delikatnie pieprzem. No i to powinno się nam tutaj delikatnie przydusić pod przykryciem. Najważniejsze jest to, aby uważać, żeby ta dolna część teraz tego waszego sosu pomidorowego się nie przypaliła. Dlatego, aby szybciej jajka się ścięły, należy je przykryć pokrywką. No i nadzorować co jakiś czas. Ważne jest tutaj, żeby zachować to płynne żółteczko. Niestety, proszę Państwa, zapomniało mi się. Jest mi z tym strasznie źle, ponieważ chciałem Wam dokładny przepis pokazać. W każdym razie zapomniałem o miodzie, ale nigdy nie jest za późno. Także, proszę Państwa, dwie łyżeczki malutkie lejemy od góry teraz na te jajeczka. Fajnie, gdyby ten miód znalazł się również w tych pomidorach po prostu. Ale chodzi tutaj głównie o to, żeby ten miód, ta słodycz przełamała nam tą ostrość w tym sosie pomidorowym. Po dodaniu miodu nigdy nie jest za późno, powiedzmy, że tak miało być. Nadal to przykrywamy i kontrolujemy. No i dobrze, proszę Państwa, nasze jajka już ścięły się, więc możemy spokojnie zdjąć. Jest kilka sposobów podawania szakszuki, ale taki, żeby Wam jak najładniej to zaprezentować, będzie po prostu na patelni. Nie dam gagatkowi sztućcu, żeby mi nowych patelni nie podrapał, dlatego będzie sobie moczył w tym chleb. Ale zanim chleb, zróbmy grzanki. Przygotujemy z chleba po prostu takie szybkie grzanki na patelni. Musimy rozgrzać oczywiście patelnię. Zrobimy, proszę Państwa, grzanki na sucho, ponieważ wczoraj przygotowałem oliwę szczypiorkową, którą później polejemy w grzanki. Chwila, momencik, niech nam się to delikatnie przypiecze. Szakszukę przyprawimy sobie zieleniną w postaci szczypiorku, grubo krojonego, duże, porządne kawałki. Ja często posypuję sobie serem, proszę Państwa, taką szakszukę. Niestety jest tak ciepło, ten ser nam się rozpuścił. Możecie dodać obojętnie, jaki chcecie ser. Często ludzie dodają kozi i wszystkie innego typu, takie twardawe, powiedzmy. No ważne tutaj jest to, aby bawić się tym wszystkim. Dodajemy to, co lubimy. I to wszystko, proszę Państwa, zasypujemy szczypiorem. Grzanki nam tutaj już pięknie się przyrumieniły. W momencie, kiedy nam się już grzanki tutaj zarumieniły delikatnie, ściągamy, podajemy na deskę obok, wyłączamy oczywiście gaz. No i przygotowana wcześniej przeze mnie oliwa szczypiorkowa. Bardzo ją lubię, kiedyś spróbowałem w pewnej restauracji i od tamtej pory chodzi za mną. Dostałem przepis od mojego serdecznego przyjaciela, dlatego wczoraj specjalnie też dla Ciebie ją przygotowałem. Mam nadzieję, że będzie taka pyszna, jaka za mną chodzi. I śniadanie gotowe. Jak to mówią, voilà, zapraszam do stołu na konsumpcję. No dobra, kochany, przygotowałem Ci dwa śniadania, tylko chciałbym naprawdę, bez udawania, znamy się, po prostu powiedz, co sądzisz. Dziękuję na wstępie za starania. Głodny jestem strasznie. Trwało to tak długo i na takiej patelni staliśmy, że jakieby nie było, to będzie dobre, bo jestem mega, mega głodny. No słuchajcie, za taki talerz, który tutaj widzicie, trzeba zapłacić 45 zł. I miały być to jajka po turecku. Dobra, ale one stały na słońcu chwilę, więc no, nie wiem. Przetnij to, przetnij.
Okej. Okay. Nie, no dobra, jest lepiej niż myślałem w sumie. Dobra, a czy do tych jajek po turecku to się takie same je po prostu, czy... To jest grzanka taka na dwa śniadania podana. Po grzance masz przewidziane na śniadanie. Już nie dawałem tego na ten talerz, no bo zaburzyłoby to moją wizualną koncepcję. Ja pierwszy raz chyba jem jajka po turecku w ogóle. Mocno czosnkowe. To dobrze, lubię. Maczamy, rozumiem, tak? Tak jest. Tu są oba śniadania, polegają na tym, żeby sobie je dobrze pomoczyć. Bardzo dobra jest ta oliwa szczypiorkowa. Czuję się jakbym po prostu jadł szczypiorek, a tu jest koperek, więc wyszła ci, bo mega, mega intensywna, fajna. Ale... Dawaj, jedziesz. Dobre śniadanie. Ogólnie to jest mój pierwszy raz, tak jak mówię, ale nie wiem, czy bym to wybierał, szczerze. Mięska nie ma, wiesz o co chodzi. Uh-huh. Nie ma żadnego takiego... Zaduszenia. ...elementu bekoniku jakiegoś, wiesz o co chodzi. Dobre, przede wszystkim bardzo, bardzo lekkie mam wrażenie to śniadanie, chociaż niby jest tu trochę tego palonego masła, no ale nie przebija się jakoś mocno. Delikatnie może przez pikantność tego chili, co tam dałeś. Lekkie takie, myślę, że na lato śniadanie. Dobre. Spoko ogółem. Ale ja tu sadzone z boczkiem moje ulubione śniadanie. Ja robiłem ci moje ulubione śniadanie. A. Możemy zrobić odcinek, w którym... To jest moje ulubione? Tak. Pierwszy raz to robiłeś. Pierwszy raz to robiłem, no bo albo Stara robi, albo Seba nawet robił mi. Dobra, szakszuka, której ogólnie nie lubię. Mimo, że zazwyczaj mamy podobne zdanie, to jednak się różnimy. Ja, jeśli chodzi o szakszukę, może nie jadłem dobrej po prostu, bo nie przepadam ogólnie. Maczanka znowu, robimy maczankę. Tak jest. Grzaneczka. Możesz sobie ją przerwać na pół czy coś. W ogóle w szoku byłem, że miód tu dałeś, ale to dobry pomysł był. Nie no, kurde, myślałem, że nie lubię tej szakszuki, może jadłem źle. Mi to się kojarzyło, że to jest takie mega zagrzane i że czujesz tylko takie zagrzane pomidory i te jajka. Ktoś mi po prostu chyba niedobrą szakszukę kiedyś zrobił. Powiem ci, że tyle co w restauracjach, już próbowałem no ponad 10 różnych szakszuk w restauracjach, żadna mi nie smakuje, a na ogół lubię to śniadanie. Ogólnie z tymi śniadaniami jest tak, że trzeba pod siebie trochę. Jeśli robicie sami, no to wiecie, co lubicie, czego nie. No i tak samo niektórzy, którzy nie lubią szczypiorku, to nie dać szczypiorku. Jak lubicie, nie wiem, natkę na przykład, to dać natkę. Nie no, dużo bardziej mi to wchodzi niż te tureckie. Więcej się dzieje, no jest to chili, ale też miodek na słodko. Bardzo dobra jest ta oliwa, ta szczypiorkowa, to jest super. Nie no, odczarowana trochę szakszuka została, bo naprawdę to jest dobre. Ale to też taki, wiesz, no taka wypasiona jest, bo i parmezan, i miód, i chili, no jest taka dosyć mocno jest dokręcona, wiesz o co chodzi. Dobre, taką szakszukę mógłbym jeść, to ci uważam, że wyszło dobrze, ci to wyszło. Dziękuję pięknie. Miło mi to słyszeć, bo ja tu cały w stresie ogółem siedzę. Jako, że zawsze jemy z jednego gara, muszę się wam przyznać, że tą oliwę szczypiorkową robiłem wczoraj w nocy. Już nie miałem naprawdę tak siły, że nawet jej nie próbowałem, też nie byłem głodny, żeby do samej oliwy nie będę próbował, a nie miałem już ochoty jeść nic innego, także nie jadłem jej jeszcze. Rzeczywiście mocny aromat tego szczypiorku, ale dużo dałem. Jeśli będziecie chcieli przepis na oliwę szczypiorkową, to podziałamy. Jakiś szorcik może wiedzie. Szakszuka? No ja lubię. Wiadomo, że codziennie jeść ciężko. No i też jeśli robicie szakszukę z tych pomidorów z puszki, to będzie wam dużo łatwiej. Nie trzeba redukować tych pomidorów. Nasze miały bardzo dużo wody, więc ta redukcja też trwała sporo czasu. Ale jeśli nie macie czasu, możecie skrócić właśnie czas przygotowania takiej szakszuki, otwierając puchę. Tylko pamiętajcie, kupujcie dobre pomidory. Nie te najtańsze, tylko rzeczywiście jakościowe. Bałem się, jak powiedziałeś mi w pewnym momencie, że dałem za dużo miodu, że dwie łyżeczki to mogą być za dużo, no ale dałem też dużo chili i uważam, że ta proporcja jest bardzo dobra. Fajnie przełamana jest ta ostrość z tą słodyczą. Nie no, nie będę oceniał sam własnego śniadania, no bo co, nie będę się sam krytykował przecież. Ogólnie uważam, że mi wyszło. No powiem wam, że to było dosyć duże wyzwanie, pierwsze takie gotowanie, powiedzmy, i w plenerze, i takie rzeczywiście coś, co lubię, więc niby wiem, jak to zrobić. Dosyć stresujące, ale myślę, że będzie dobrze. Rozkręcimy się, a jeśli wy chcecie więcej takich odcinków, dajcie znać, co mamy przygotować w następnym odcinku. No i być może właśnie to przygotujemy. A tureckie zjesz? Tureckie to zjem. Dobry czosnkowy jogurcik, dużo koperku. Tutaj uważam, że powinno być dużo koperku. Pewnie coś zwaliłem z tym palonym masłem, ale to nic, nadal mi to smakuje. Lubię to śniadanie, ponieważ tak jak zdążyłeś zauważyć, jest to taka właśnie letnia wersja śniadania. Jest to takie mocno orzeźwiające śniadanie. Jeśli ten jogurt rzeczywiście macie wyjęty prosto z lodówki i wszystko zrobicie na bieżąco, to jeszcze jest taka szansa, że ten jogurt, który tutaj rozsmarujecie na talerzu, będzie zimny. I to jest trochę taka wersja jak chłodnik, że takie śniadanie, które cię chłodzi. Ostudzamy delikatnie jajeczka, kładziemy, żeby ten jogurcik się nie zagrzał i mamy pyszne, zimne śniadanie. Dziękuję wam za oglądanie, zostawcie suba na tym kanale, widzimy się w następnych materiałach, buźka, pa. Dajcie łapeczkę na zachętę. Fajnie, jak będzie dużo łapek, będę wiedział, że to wszystko, co tutaj dzisiaj zrobiliśmy, ma sens.